Hej kochani, zapraszam was dzisiaj na spontaniczny haul zbiorczy. Właśnie wróciłam z zakupów. Zanim zacznę jeszcze pokazywać wam rzeczy, to chciałabym, żebyście mi powiedzieli, napisali mi na dole, czy obiektyw, który teraz mam, słychać, czy dalej słychać takie stukoty, bo założyłam troszeczkę inny obiektyw, taki mniejszy i on chyba mniej hałasuje niż ten poprzedni, także dajcie mi znać na dole, pewnie okaże się to pod koniec. No, także dzisiejszy haul jest taki zbiorczy, mam tutaj trochę rzeczy do domu, troszkę rzeczy do ubrania i coś tam też na nogi. Także może od tego zaczniemy, bo chciałabym wam bardzo pokazać buty. To są Vansy i kupiłam je za 100 zł w TK Maxie. I to jest bardzo dobra cena jak na Vansy, bo cena wyjściowa takich butów to jest 230 zł. To są moje pierwsze w życiu Vansy i okazało się, że ja w Vansach mam 41,5 rozmiar i akurat taki rozmiar trafiłam. Chciałam sobie też kupić różowe, ale niestety nie było rozmiaru, więc będę jeszcze polewać na te różowe. Widziałam też przepiękne pumy za 150 zł, niestety było tylko 38,5. Także jeżeli macie 38,5 i chcecie fioletowe pumy za 150 zł, to polecam wam udanie się do TK Maxa. Ja TK Max lubię, to jest taki duży lumpax i zawsze się coś tam fajnego znajdzie. Kolejną rzeczą, którą kupiłam w TK Maxie, a właściwie dwoma rzeczami, są poduchy. Kupiłam dwie ogromne granatowe poduchy, tak wyglądają i obie były za 50 zł, za 50 chyba 4 zł. I uważam, że to jest świetna cena, poduszki są ogromne i są świetne jakościowo. Z takiego grubego płótna, są ręcznie robione, tutaj była nawet taka dołączona kartka, że niektóre te przedmioty mogą się między sobą różnić właśnie przez to, że są ręcznie robione, ręcznie plecione. Tutaj gdzieniegdzie są takie supły, gdzie wzór się kończy i znowu był pleciony, także coś naprawdę fajnego, taka gruba, mięsista poducha. Na takich poduchach, takie poduchy nie tylko można położyć na kanapie, ale można na nich siedzieć jak na pufach, także coś naprawdę fajnego do mieszkania. A ja uskuteczniam w moim mieszkaniu kolor niebieski, kolor granatowy i biały, szary, takie marynarskie trochę połączenia. Także jestem z tych poduch bardzo zadowolona i cieszę się, że je trafiłam. I dzisiaj też byliśmy z Oleską w TK Maxie, ale w innym, bo właśnie poszłam na poszukiwania tych butów i trafiłam zupełnie coś innego. Zobaczcie, coś super do mieszkania. Za 29,99 taka ramka w stylu marynarskim. Teraz mam tutaj kotwicę, mam zamiar włożyć tu jakieś ładne zdjęcie. I tutaj gdzieś postawić, co będę miała fajnie na tło. No i w ogóle będzie się tutaj fajnie komponować. Przecierana tak troszeczkę na złoto, taka ala stara, naprawdę bardzo fajna, taka duża ramka. Kupiłam sobie świeczkę, była promocja za 59 zł zamiast 89. Oceanside, bardzo rzadko ta świeczka bywa w Bath i ma bardzo świeży zapach i tak jak tutaj podtrzymuje tą niebieskość w domu, to ona mi tutaj świetnie pasuje i pachnie po prostu przepięknie, pachnie świeżo, pachnie, że tak powiem, nie kiblowo, pachnie naprawdę tak fajnie, świeżo, elegancko, świetny zapach. I do tego kupiłam sobie z jakiejś nowej kolekcji Honolulu Sun. To jest o zapachu Island Coconut i Pacific Palm. Po prostu jakiś tropikalny zapach. I pachnie rzeczywiście troszeczkę takim kokosem. Też mi pasuje do łazienki, po prostu pianka. Oni zmienili teraz opakowania i podobno troszeczkę zmienili formułę. Właśnie pani Buff mi powiedziała, że są bardziej pielęgnacyjne, jest więcej alasów tych mydełkach. No zobaczymy, czy będą tak samo wysuszać. W każdym razie to mydełko. Mydełko kosztowało 29 zł, ale jak się kupiło 3, to się płaciło 69, z tego co pamiętam. Teraz będzie moje zamówienie z Lovely Wholesale. Z tego zamówienia jestem zadowolona. Oni mi dali jakiś tam kupon do wykorzystania, jakąś tam kwotę i właśnie w tej kwocie sobie zamówiłam. Nie wszystko jest tu dla mnie, czyli zamówiłam też dla moich bliskich. Zacznę od czegoś, co już mam. To jest skóra, którą możecie już bardzo dobrze znać. To jest skóra, którą mam ja, którą ma Glam Paula, którą ma wiele dziewczyn tutaj na YouTubie, Gonia Aronia chyba też ją ma. Ja tą skórę uwielbiam, ale ja ją bardzo zniszczyłam, to jest ekologiczna skóra. Ja ją bardzo zniszczyłam, już się strasznie wygniotła, poprzecierała, bo ja już mam ją z rok. Także zamówiłam sobie, jak zobaczyłam, że na Lovely Wholesale jest, jakby jakiejś nawet niskiej cenie, to sobie ją zamówiłam i stwierdziłam, że wymienię sobie po prostu. Pozbędę się tamtej, a będę chodziła w tej, bo nadal mi się podoba. Z tego jestem bardzo zadowolona. Teraz coś, z czego jestem mniej zadowolona, ale co po prostu podaruję znajomej, ponieważ zamówiłam sobie na próbę strój kąpielowy, stylizowany trochę na Victoria's Secret. Niestety powiem wam, że troszeczkę za mały tutaj jest. Wszystko mi tutaj wypływa. Także to jest taka, powiedzmy, poseczka. Dam mojej znajomej, która ma mniejszy biust. Moje majtki są do kompletu takie same. Ogólnie komplet jest dobrze wykonany, z tym, że tak jak mówię, rozmiar jest dla mnie niedobry, ale podaruję komuś. Teraz coś, co mnie troszeczkę zawiodło, ale powinna była doczytać wymiary, bo myślałam, że to jest taki zwykły t-shirt po prostu, a to jest taka duża tunika.
i jeszcze nie wiem, czy będę w tym chodzić, czy komuś właśnie podaruję. I jak przyszłam do biura, to zobaczyłam, że Aleśka ma tą tunikę i jest z niej zadowolona. A ja myślałam, że to będzie bardziej właśnie t-shirt, że to będzie krótkie, ale to jest moja wina, bo nie doczytałam wymiarów. Ogólnie wykonane to jest fajnie, tutaj z przodu jest taki bardziej śliski materiał i na druk takich słówek, a z tyłu jest po prostu taka szara. Dalej koszulka, którą mogliście zobaczyć w moim filmie, nie każdemu się spodobało, w moim filmie z DJ, gdzie opowiadaliśmy o sobie, odpowiadaliśmy na pytania. To taka koszulka w czerwone obcasy. Właśnie bardzo mi się spodobała przez to, że ma te czerwone obcasy, jest taka dosyć kobieca. Także mi się podoba, ale nie wszystkim się spodobała. I to jest kurtka, która była w kolekcji chyba poprzedniej Zary, widziałam ją też w Stradivariusie. Taka kurtka jasna, z czarnymi rękawami, na pewno ją znacie, na pewno ją widziałyście. I tą kurtkę zamówiłam dla mojej przyjaciółki na jesień. Zrobię jej taki prezent, na pewno jej się spodoba. Ja ją mierzyłam, na mnie też fajnie wygląda, nawet Darek powiedział, że fajnie leży. Ale ja ją zamówiłam dla mojej przyjaciółki i do niej to wędruje. Bardzo mi się ta kurtka podoba, świetnie wykonana i nawet tutaj jest napisane Zara Basic. Ja podejrzewam, że to wszystko po prostu pochodzi z tej samej fabryki. W ogóle powiem Wam o takim filmie, który kiedyś zrobiła Martyna UK, bardzo, bardzo fajny film, też Wam go podlinkuję na dole. Zrobiła porównanie kurtki z Zary i kurtki, którą kupiła właśnie na jakichś azjatyckich stron. Znowu tracimy fokus, halo! Jest kupiona na którejś z azjatyckich stron i robiła porównanie tych kurtek i były prawie identyczne. Także tutaj no, możemy się domyślać, czy to jest ten sam producent, czy to jest ta sama fabryka, czy to jest wzorowane, czy to nie jest wzorowane. Na tych azjatyckich stronach jest taniej niż w takiej Zarze. No, także co kto woli, ale kurtka jest naprawdę dobrze wykonana. Kolejna koszulka to jest taki crop top w czerwone usta. Bardzo mi się podoba właśnie ze względu na wzór. I to jest mój pierwszy w życiu crop top. Ja nie wiem, czy go będę nosić, czy się odważę. Muszę pomyśleć w ogóle, z czym to zestawić, z czym to wystylizować, z jakimiś wyższymi spodniami, z jakąś ołówkową wyższą spódnicą. No pomyślę jeszcze nad tym, jak to wystylizować, ale byłam bardzo ciekawa i właśnie zamówiłam sobie, głównie przez ten wzór, bo ten wzór mnie urzekł i przyznaję się. I na koniec coś, co jest absolutną wtopą, co jest najgorszą rzeczą w tym zamówieniu, bo zawiodłam się bardzo na wykonaniu. Na stronie wyglądało to inaczej. I ja to mierzyłam i Glam Paula to mierzyła i niezależnie od rozmiaru po prostu to źle leży, bo to jest źle skrojone. To jest taka sukienka i ona by się wydawała fajna, bo ma tutaj wycięcia po bokach. Na dole ma baskinkę, a tutaj jest bardzo długa i ołówkowa. Ja się patrzyłam na wymiary, mówię, o jest długa, fajnie. No i te wcięcia takie sexy po bokach, ale na stronie wyglądało to inaczej. Te wcięcia nie były takie duże. Wyglądało to naprawdę o wiele, wiele lepiej. No jak to zakładamy? Ja nie będę Wam tego zakładać, bo no to będzie po prostu śmiech na sali. Jak to zakładamy? I mówię, nieważne czy to ja zakładałam, czy Glam Paula, która jest, wiecie, ma figurę modelki. No wygląda to po prostu źle. Nie wygląda to... Wygląda to jak tandetna taka stewardessa. Pamiętacie teledysk Britney Spears? Nie mówię o wszystkich stewardessach. Mówię o Britney Spears, taki teledysk był toxic. To właśnie ona mogłaby coś takiego do tego teledysku założyć. No zawiodłam się na jakości, zawiodłam się na materiale. Tutaj jedyne co dałoby się z tego zrobić, to chyba spódnica z baskinką, z tego co teraz patrzę. Można by obciąć tą górę, może spróbuję coś z tym zrobić, ale na tym się zawiodłam. Ogólnie to zamówienie mi się podoba właśnie przez te kurtki, które wyszły, bo naprawdę są dobrej jakości. Także ja nie narzekam na sklep, bo bardzo szybko to zamówienie przyszło. Ceny mają bardzo niskie, naprawdę niskie. I jeżeli będziecie na coś polować, to właśnie zwróćcie uwagę na kurtki, a na te takie szmatki, sukienki, to tak... Raczej z przymrużeniem oka bym to potraktowała i czytajcie wymiary, bo to jest ważne. Ja nie zawsze przeczytam, zobaczyłam długość, że jest dobra, krój ogólnie mi się podoba, ale reszty nic nie doczytałam i w efekcie taka sukienka na przykład mi się nie podoba. Okej, kochani, koniec. Teraz pokażę Wam dwa naszyjniki z Jelly, dwie nowości zupełne. Pierwszy mam na sobie, to jest, już widzieliście go kilkakrotnie, to jest naszyjnik z moim imieniem. Bardzo mi się podoba, ja uwielbiam w ogóle naszyjniki z imionami. Wszyscy wiemy dlaczego, jeżeli oglądaliśmy Seks w Wielkim Mieście, Carrie nosiła właśnie taki naszyjnik z napisem Carrie. A druga rzecz to jest piękny, asymetryczny naszyjnik z piórkiem. Przepiękny. Gdzie nie pójdę, wszyscy mnie pytają, co to za naszyjnik. Ja jeszcze ostatnio go noszę z drugim złotym łańcuszkiem i wygląda to w ogóle, powiem Wam, tak super, tak robi ekstra wrażenie. Tutaj ma jeszcze taką kółeczko na górze. Przepiękne naprawdę. Cudowne nowości z Jelly i tych zawieszek jest o wiele więcej, rozmiarów jest o wiele więcej. Tu akurat mam ten dłuższy rozmiar, tutaj mam ten krótszy. Także na stronie Jelly znajdziecie wiele takich fajnych, personalizowanych też prezentów. Niedługo też rusza, jak to się nazywa, takie narzędzie, w którym będziecie mogli sobie, kreator, o, będziecie mogli sobie tworzyć taki naszyjnik od zera i będziecie mogli sobie nawet zamówić dedykację. Ogólnie jak napiszecie do Jelly, to zamówienie dedykacji, może nie dedykacji napisu, czy tam jakiś na przykład inicjałów jest możliwe. Okej, mam dla Was teraz rozdanie. Chciałabym Wam rozdać kupon o wartości 100 zł do sklepu Jelly.
I będzie jedna nagroda, będzie właśnie jeden taki kupon do wygrania. I co chciałabym, żebyście zrobili? Wejdźcie na stronę Jelly, wybierzcie sobie jedną rzecz, która najbardziej Wam się spodoba. Może to być naszyjnik, może to być bransoletka, coś, co po prostu Wam najbardziej skradnie Wasze serce. I chciałabym, żebyście zrobili taki kolaż, który będzie można wkleić na fanpage Jelly. Nie na mój fanpage, tylko na fanpage Jelly. Oczywiście link jest na dole i wszystkie zasady są na dole. Stwórzcie taki kolaż. Ja przykładowo kolaż Wam tu wkleiłam, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Robicie to oczywiście w programie do robienia kolaża. Możecie to zrobić chyba też w Picasie. No i jest wiele, wiele takich programów online, które Wam pozwolą zrobić taki kolaż. I najfajniejsza według Jelly stylizacja wygra kupon na 100 zł do sklepu Jelly. Konkurs będzie trwał tydzień i po tygodniu na fanpage'u Jelly zostanie ogłoszony zwycięzca, który właśnie wygra kupon o wartości 100 zł. Także wklejajcie tam, na tamten fanpage, nie na mój, ale na fanpage właśnie Jelly swoje pomysły, swoje stylizacje. Kochani, to już tyle. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy Wam ten szybki haul się podobał, taki szybki, spontaniczny haul. W sumie wpadam do domu i nagrałam to prosto z tych zakupów. Dajcie kciuka w górę, jeżeli lubicie haule, bo ja uwielbiam haule, ja lubię nagrywać haule, lubię się z Wami dzielić tym, co kupuję, co dostaję. I to tyle, widzimy się niedługo. Pa, pa!